Maksiu, co się wydarzyło na tych schodach? Nie wiem, jakieś te schody dziwne są, nie? Śliskie są, śliskie. Dwa takie przypadki to nie przypadek, nie? Ale ja bym chciał zobaczyć, the champ is here! Siemanko. Cześć, witam wszystkich. Adi, wszedłeś naprawdę na kozaku. Tak? Serio? O, to mi usłyszeć. A wiesz, jestem przeziębiony trochę jestem, także mam nadzieję, że dzisiaj nie będziecie mnie za bardzo męczyć. Aczkolwiek, no, mimo wszystko musiałem tutaj przyjechać, tak? Się pokazać. Adi, powiedz mi, czy ty jesteś gotowy na walkę z Wiewiódem i czy jesteś gotowy zaryzykować swój pas mistrzowski, do którego się bardzo już przyzwyczaiłeś? Czy ja wiem, czy jakoś super się przyzwyczaiłem, nie wyciągałem go w ogóle z pokrowca, aczkolwiek chyba muszę zacząć to robić, bo fajnie, naprawdę wygląda na moich biodrach. Jestem jak najbardziej gotowy, przygotowany. Powiem ci szczerze, że nie spodziewałem się, że będę aż tak pewny siebie, jak teraz jestem. Także Wiewiór, mam naprawdę nadzieję i wiem o tym, że to będzie zajebista walka. No i zajebiście. Adi, ale ty nie chciałeś walczyć z Wiewiórem. Kiedy wygrałeś pas, wygrałeś swój pojedynek, powiedziałeś, że to ty wskażesz, z kim zawalczysz, no ale jednak jest Wiewiór. No i wskazuję go. A, wskazałeś go. Tak jest, słuchaj, bo nie chcę, żeby to było tak, żeby ludzie sobie myśleli, że każdy sobie może wejść do klatki i życzyć sobie walki ze mną, szczególnie gdy nie stoczył zbyt wielu walk w 7-7. Dlatego chciałem to pokazać, że nie ma takiej możliwości, że po prostu wchodzi i wykrzykuje sobie walkę. Aczkolwiek Wiewiór na ten moment dostaje tą walkę, zmierzymy się i powiem ci szczerze, bardzo się cieszę, że taka walka się odbędzie, bo to będzie, może nie chcę się porównywać do takiej persony, ale to będzie jak walka Jana Bochowicza z Adesanią. Jak wygram tą walkę, nikt mi w życiu już nie zarzuci, że nie zasługuje na ten pas, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, podobno obrona pasa zawsze jest najcięższa i jest najważniejsza. Także myślę, że to będzie bardzo dobry przeciwnik i tutaj będę mógł pokazać, że jestem zawodnikiem kompletnym, a kto wie, może skończę go w jego ulubionej płaszczyźnie. Troszkę mijasz się tutaj z prawdą, bo było mówione od początku, że ja walczę z wygranym Polak Malczyński, a ty mówisz, że ja sobie tę walkę wykrzyczałem. Co ci powiedziałem, że co, że walczymy po... No dobra, okej, ale teraz mówisz, że sobie walkę wykrzyczałem, że dobra, to ty mnie wybrałeś. Słuchaj mnie. No tak, bo to ja wybrałem, czy ja mogłem z tobą nie walczyć, mogłem sobie wziąć każdego innego przeciwnika, powiedziałem, że będzie. Ale było ty. Wcześniej odpowiedziane od początku. Stary, wiesz, ile rzeczy jest, było ustalane, miałem z milionami... Dobra, nieważne, cieszę się, że ze mną walczysz, tutaj, tak. Walczę to. I bardzo dobrze. Pamiętaj o tym, że te słowa twoje, które mówiłeś, że się ciebie obsrałem, mam nadzieję, że teraz je wycofujesz, bo jestem tutaj. No teraz nie jesteś już obsrany. Teraz już jestem. Dobra, świetnie. To co, face to face? Face to face, panowie. Ja wezmę pas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panowie. Adi, oddaję ci to, co twoje. Wywalczyłeś. No i co? Czekamy na wasz pojedynek, czekamy na waszą walkę na Fame MMA 12. Panowie, dziękuję bardzo, a my zapraszamy na drugą część konferencji przed Fame MMA 11.